byłam mega zmęczona. Po przejechaniu 27 okrążeń rzeczywiście nogi odmawiały posłuszeństwa, chodziłam na dwóch patykach. Do końca też nie pamiętam dokładnie, co się wydarzyło w trakcie. Potem gdzieś tam się dowiadywałam, dlaczego w ogóle się potknęłam, bo też tego nie pamiętałam. Także jeśli bierzemy pod wzgląd wszystkie trzy dni, to jestem bardzo zadowolona. Jeśli bierzemy dzisiaj, to mam mega wielki niedosyt i poczucie, że nie wykorzystałam wszystkiego, co mogłabym. Za 1000 metrów, no. Ale no, to były decyzje, które uważałam, że na tamten moment były okej. Wyszło jak wyszło. No ja wiem, że to jest też short track. No gdybym nie próbowała, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Może po prostu bym dojechała na którejś tam pozycji. Jednak no, w tym biegu byłam osobą aktywną i niestety, no skończyło się jak się skończyło, dyskwalifikacją, także no i na pewno jest mi przykro, ale wiem, że to nie jest koniec. No, no i ja po prostu potrzebuję może więcej takich biegów. Śmieję się, ale myślę, że wszyscy to widzieli, że jeśli chodzi o poziom europejski, to kto, no, no, trzy dystanse już są w moim zasięgu, także naprawdę cieszę się, że te 11 miesięcy ciężkiej roboty i fizycznej, i mega ciężkiej roboty psychicznej też, bo no, to nie były łatwe miesiące, spowodowały, że jestem jedną z tych najlepszych dziewczyn w Europie i koniec końców uważam, że powinnam być troszkę wyżej, ale cieszę się z tego, co mam, bo to, co mam, bardzo mocno pomaga w dalszym trenowaniu, pomaga w tym, żeby się lepiej czuć. Pomaga też w tym to, że na polskim lodzie potrafiłam pojechać bardzo szybki czas na 500 metrów, rozpędzić się też do takich prędkości, otworzyć szczególnie pierwsze dwa kółka na 500 metrów, które były naprawdę bardzo szybkie. 8-6, 8-8, no super czasy, no naprawdę. Bardzo się cieszę z tego, że może dzisiaj nie stoję tutaj przed wszystkimi z medalem na szyi, ale stoję z bardzo takim wielkim plecakiem doświadczeń. Holandia słynie z tego, że to jest stolica łyżwiarstwa. Ogólnie Holandia jest niesamowitym miejscem, jeśli chodzi o łyżwy. Tam czuć też tą energię taką, że wszyscy kibicują łyżwiarzom. Tak, mam też skromną jakąś tam grupę swoich fanów w Holandii, także to też jest bardzo, bardzo miłe. Ale rzeczywiście, to nie jest koniec, to jest początek. Myślę, że tutaj zaprezentowaliśmy tak wysoki poziom, że wystarczy to jeszcze troszeczkę podszlifować do tych mistrzostw świata, bo ja mam się na czym odkuć, także myślę, że to jest dobre zakończenie naszego cyklu, tego 11 miesięcy ciężkiej pracy.